Hejka, z tej strony Wiki, witam Was po raz kolejny tutaj na moim kanale. Dzisiaj w troszeczkę innym wymiarze, można powiedzieć. Jesteśmy dzisiaj w mojej łazience i pokażę Wam, jak kręcę swoje włosy. Często mnie pytacie właśnie, jak kręcę swoje włosy, czym konkretnie i jak to wszystko robię, żeby uzyskać taki efekt, jak widzicie zazwyczaj na zdjęciach. Także moje włosy teraz są idealnie przygotowane. Są umyte, są wysuszone. Jeśli chodzi o produkty, które użyłam, to użyłam tego płynu, który jest do włosów niezdyscyplinowanych, czyli wygładza nam bardzo ładnie włosy i przede wszystkim daje termoochronę. Bo będziemy dzisiaj kręcić włosy, będziemy je palić, więc przydałaby się ochrona. Także użyłam tego produktu i co? Zaczynamy! Kochani, jeśli chodzi o lokówkę, to używam właśnie takiej najzwyklejszej lokówki, która tak naprawdę jest przystosowana do tego, żeby tutaj wkładać końcówkę. Ale ja Wam za chwileczkę pokażę, jak to dokładnie robię. Ona się teraz nagrzewa, wygląda właśnie tak. Ostatnio miałam zamiar zmienić... Ostatnio miałam zamiar zmienić lokówkę na jakąś grubszą albo cieńszą. Szukałam czegoś, ale powiem Wam, że jestem tak przyzwyczajona do tej mojej i tak ładnie mi wychodzą nią loki, więc stwierdziłam, że zostanę przy tym. Czasem jeśli chcę uzyskać takie bardzo estetyczne loki, dzielę swoje włosy na dwie części i robię to po prostu bardzo długo, lecz teraz zrobimy tak, jak robię to zazwyczaj, czyli po prostu bez związywania konkretnych partii włosów. Lokówka się już nagrzała, ja zacznę i zazwyczaj zaczynam właśnie od tej strony tutaj. Właśnie, najważniejsza sprawa, od której zależy ogólnie wygląd loków. Zależy od której strony będziemy kręcić. Czy będziemy kręcić w tą stronę, czy w tą drugą, czy od dołu, czy od góry. Ja Wam powiem, że ja zazwyczaj kręcę właśnie tak od góry, trzymając lokówkę w ten sposób i zakładam włosy w tę stronę. Nie w tę stronę, ponieważ wtedy one będą kręcić się w stronę twarzy, a chcemy, żeby one kręciły się do tyłu. Więc ja kręcę zazwyczaj w ten sposób. I trzymam tak przez kilkanaście sekund. Ostatnio zaczęłam dotykać tak palcem i sprawdzać, czy włosy są już bardzo gorące. Wtedy trzeba ściągnąć lokówkę, żeby się nie paliły. I ściągam włosy w ten sposób. Nie rozprostowywuję ich, żeby one sobie ładnie tutaj w takiej pozycji leżały. Potem będziemy je rozczesywać, potem będziemy psikać lakierem, to wszystko na koniec. I bierzemy kolejną partię z tyłu. Jak widzicie, ja kręcę dosyć szerokie i dosyć grube pasma. Dlatego, że chcę, żeby ten efekt loku był taki naturalny, żeby to wszystko wyglądało, wiecie, jak takie beachy waves. Bo uważam, że im cieńsze pasma coś mi tutaj lampka sfankuje. Wybaczcie za te błyski. Mam nadzieję, że nam tutaj nic nie wybuchnie. I tak, kiedy pokręcę już dwa loki, biorę tutaj pasmo z przodu. Oczywiście na razie grzywkę zostawiam w spokoju. Ją będziemy kręcić, albo nawet nie będziemy, na końcu, ponieważ nie zawsze to robię. Zazwyczaj, kiedy ona układa się ładnie, po prostu nie trzeba jej kręcić, biorę kolejne pasmo i trzymam tak kilkanaście sekund, żeby się zakręciło, sprawdzając cały czas, czy nie są po prostu włosy za gorące. Jeśli chodzi o to sprawdzenie, to popatrzyłam to u Sylwii Gaczorek. Ona właśnie tak sprawdza, tak widziałam na jej filmie i stwierdziłam, że to jest dobra opcja, żeby jednak nie popalić tych włosów za szybko. I kiedy już uważam, że trzeba ściągnąć, powolutku ściągam. I wygląda to na razie tak. I kolejne pasmo prawie mamy gotowe. Zwróćcie koniecznie uwagę właśnie, w jaki sposób ja trzymam te włosy. I lokówkę zwłaszcza, tak od góry. I ta końcówka tutaj nie jest do końca zakręcona. Wracam do Was już z pokręconą jedną stroną. Tak to wygląda. Grzywkę zostawiłam na razie tak jak jest. Jej nie kręciłam i te wszystkie włosy są tutaj już skończone. Teraz delikatnie psiknę lakierem, żeby włosy nam nie opadły, ale ostateczne utrwalenie zrobimy na końcu, także naprawdę bardzo delikatnie je spsikam. I teraz tą stronę zostawiamy w spokoju i bierzemy się za drugą. Wydzielam sobie pasmo od góry w tym miejscu. I z kolei z tej strony będziemy kręcić również od góry, bardzo podobnie, zawijając włosy w tę stronę. Trzymam kilkanaście sekund, sprawdzam, czy włosy są już gorące. Jeszcze chwileczkę. I teraz je puszczam, delikatnie zrzucając je na dłoń, żeby nam się nie rozwaliły. Jak widzicie, tak wygląda właśnie świeży loczek. Teraz zabieram się za włosy z tej strony. I tym samym ruchem zakręcam włosy. Cały czas trzymając lokówkę właśnie w ten sposób od góry. Kochani, mam też do Was sprawę. Jeśli chcecie wiedzieć więcej o moich włosach, jak wygląda... Ups, lampo, proszę, żyj. Jak wygląda ich pielęgnacja, jakich produktów używam,
jak często chodzę do fryzjera, gdzie chodzę do fryzjera i również taką moją rutynę włosową, czyli jak pielęgnuję swoje włosy codziennie, na co dzień, to koniecznie mi napiszcie w komentarzu, ja bardzo chętnie zrobię taki film. Już długo się do niego zbierałam, ale myślę, że teraz, kiedy zaczęłam tworzyć właśnie filmy o włosach, tak ten właśnie tutaj pierwszy, to mam nadzieję, że będziecie chcieli zobaczyć także tamten. Kolejny loczek mamy zrobiony, teraz zabieramy się za te z przodu. Grzywkę cały czas zostawiamy w spokoju. Tutaj te włosy na przodzie same się kręcą, same z siebie się lubią kręcić, więc tutaj one są bardzo delikatne, więc nie możemy za długo trzymać ich przy lokówce. Powiem Wam, że jeśli chodzi o mnie, to ja nie potrafię kręcić włosów prostownicą, Kiedyś próbowałam i jakieś tam loki wychodziły, ale to nie było na pewno to, co można osiągnąć lokówką. Według mnie lokówka troszkę lepiej się spisuje. Oczywiście loki wychodzą naprawdę inne w każdym z tych urządzeń, ale ja osobiście preferuję lokówkę. Te włosy spod spodu, które teraz trzymam, zazwyczaj trzymam przy lokówce troszeczkę krócej, bo jednak one są tam z tyłu. Zazwyczaj skupiam się właśnie na tych bocznych i przednich partiach. Na tę chwilę tak wygląda ta strona. Ja dokończę resztę włosów i zaraz do Was wracam. Jestem już, kochani, z drugą częścią włosów. Delikatnie je spsikuję. Tak naprawdę teraz dodaję troszeczkę więcej lakieru na resztę włosów. Zazwyczaj rozczesuję je, jednak dzisiaj one wyszły takie, powiedziałabym, nie bardzo pokręcone, takie naturalne, więc nie będziemy ich już dodatkowo rozwalać. Zazwyczaj one same się po prostu rozwalają w ciągu dnia. Dodaję teraz troszeczkę proszku na objętość, żeby włosy odbiły nam się od nasady. Ups, sypę dosłownie troszeczkę na ręce i wcieram je w nasadę. Zazwyczaj robię to z głową na dół, jednak teraz nie pokażę Wam tego, bo nie mam jak. Raczej staram się omijać przód, żeby nie stuścić dodatkowo włosów. Jeśli chodzi o grzywkę, to jak widzicie, nie pokręciłam jej, ponieważ ostatnio byłam u fryzjera i jest ona całkiem krótka, więc ładnie się układa i po prostu nie trzeba z nią nic robić. Ostatnio grzywka była gdzieś dotąd, więc musiałam ją pokręcić. Tym razem nie będziemy tego robić. Przypinam sobie teraz spineczki. Jeszcze nie wiem, którą wybiorę, albo wybiorę tę okrągłą, albo te drugie. Także tak wygląda efekt końcowy, tak wyglądają loki. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Ja zazwyczaj właśnie kręcę te włosy w ten sposób, zajmuje mi to około 20 minut, nawet 15 bym powiedziała. Oczywiście ta spinka nie jest nam jakoś bardzo potrzebna, ponieważ same loki dają już ogromny efekt. Także mam nadzieję, że ten film Wam pomógł. Dajcie mi znać w komentarzu, co myślicie o tych lokach. I w ogóle, co myślicie o tym filmie. Widzimy się już w następnym odcinku. Buziaczki, pa, pa!